Witajcie. Dzisiaj w dzisiejszym filmie chciałabym zająć się tematem spalonych rozsad. I dzisiejszemu filmowi będzie przyświecała taka myśl, że łatwiej kijek pocienkować, niż go później pogrubasić. A dlaczego? Moi drodzy, ja jakiś czas temu przygotowywałam rozsady pomidora i papryki. I one już wydawały mi się, że są już na tyle duże, że już mogę je wsadzać do gruntu. Właśnie teraz widzicie akurat rozsady pomidora w tej chwili. W tej chwili to, co widzicie, to są pomidory. I wiecie, i chciałam być taka wielkoduszna, taka fantastyczna, a że akurat w sklepie wpadł mi w ręce nawóz do warzyw i rozsad, granulowany, specjalnie dedykowany do rozsad, postanowiłam, że będę taka wspaniałomyślna i dam moim roślinkom naprawdę wszystko, co tylko potrzebują i zastosuję ten właśnie granulat. No i jakież było moje zdziwienie, kiedy teraz od paru dni zachodzę do pomieszczenia, w którym trzymam moje rozsady i z przykrością zaczęłam stwierdzać, że większość z tych rozsad wykonywanych właśnie tego dnia, no niestety albo w ogóle nie rośnie, albo wręcz przeciwnie, tak jakby była popalona. No i słuchajcie, doszłam do takiego wniosku, że czasami nadgorliwość to i tak dalej, prawda? I uznałam, że ten nawóz do rozsad, specjalnie dedykowany rozsadom, okazuje się, że prawdopodobnie spalił mi większość moich rozsad. No niestety, moi drodzy, ja tego nawozu używałam po raz pierwszy. Chciałam zobaczyć, jakie będzie jego działanie, jak będzie wyglądał wzrost roślin. No i okazuje się, że chyba jednak przedobrzyłam. Teraz tutaj właśnie na tej palecie, w tych wielodoniczkach widzicie rozsady kapusty, groszku i kwiatów, które wykonywałam w zeszłym tygodniu. I te rozsady, widząc, co się dzieje z tamtymi rozsadami, zdecydowałam się podlewać tylko i wyłącznie samą wodą. Jakość tego filmu jest kiepska, ale od góry świeciły mi lampy, więc nawet przekłamuje mi kolor tych rozsad, ale na to nie zwracajcie uwagi, chodzi mi o całokształt. I wiecie co, tym rozsadom, mimo że nie wiem, czy przypominacie sobie ten filmik, a jak nie, to wam go tutaj u góry zaraz podlinkuję. Nie wiem, czy pamiętacie, ja mnóstwie tych roślinkom poutrącałam korzonki, bo one były tak mocno splątane ze sobą, że niestety te korzenie szły jeden po drugim. I ja się bałam, że te rośliny padną ze względu na to, że tych korzeni nie mają, a one po prostu widzę, że radzą sobie rewelacyjnie. A tutaj, zobaczcie znowuż, tutaj gdzie chciałam przedobrzyć, okazuje się, że no poszłam za bardzo po bandzie i efekt jest zupełnie odwrotny do zamierzonego. Ja nie mówię, że ten nawóz jest zły, słuchajcie, żeby teraz ktoś nie pomyślał, że ja na firmę, którą używałam, że teraz rzucam psy. Nie, nie, nie. Tylko, że ja myślę, że ten nawóz do tych rozsad będzie świetny w momencie, kiedy ja już będę finalnie moje rozsady, moje sadzonki wysadzać do gruntu. Tylko wtedy, bo teraz te roślinki są na tyle małe, że one po prostu przed ilością tego nawozu, który ja im zarzuciłam, one nie mogły się obronić i przez to prawdopodobnie ja je zwyczajnie spaliłam. Niech to będzie przestroga dla Was, a przy okazji chciałabym zrobić takie fajne porównanie. Zobaczcie, póki dziecko się nie urodzi, ono praktycznie czerpie tylko składniki odżywcze pokarmowe od matki i to w tym momencie on taki organizm czerpie, kiedy rozwija wszystko w sobie, wszystkie układy, wszystkie narządy. I się to udaje. A w momencie, kiedy dziecko przychodzi na świat, my mu zarzucamy miliony oliwek, kremików, balsamików i nagle okazuje się, że dziecko jedno, drugie czy trzecie, ojejka, ma jakąś taką dziwną wysypkę na twarzy, prawda? A skąd to się wzięło? A właśnie prawdopodobnie przez to, że jest uczulone na któryś z tych składników, które się znajdują w kremiku, balsamiku czy innym produkcie
i zamiast zrobić pożytek, my temu dziecku robimy krzywdę. To jest takie, wiecie, takie pierwsze skojarzenie, które po prostu przyszło mi na myśl, bo dziecko czego potrzebuje najbardziej, jak się urodzi? No oczywiście obecności mamy, mleka i zmiany od czasu do czasu, kiedy jest taka potrzeba pieluchy, prawda? Więc niech ten film będzie taką przestrogą dla Was, że tak jak powiedziałam na początku, łatwiej kijek pocienkować niż go później pogrubasić. Łatwiej tego nawozu szczyptę dodać w odpowiednim momencie, aniżeli przedobrzyć na samym początku i efekt niestety jest już nieodwracalny, bo prawdopodobnie połowę z tych rozsad będę musiała niestety wyrzucić. Także moi drodzy, nawozy jak najbardziej tak, ale już widzę, że po tym eksperymencie, który zrobiłam, no niestety dopiero dochodzę do takiego wniosku, że ten nawóz będzie dobry, ale w momencie, kiedy dopiero rozsady będę przesadzać finalnie do gruntu.